Vlogmas, dzień piąty. Ja właśnie dopijam kawę i przychodzę Wam powiedzieć parę słów o produktach do włosów, które testuję od jakiegoś czasu, a są to produkty duńskiej marki Herlas. Celem marki jest podkreślenie i zachowanie naturalnego piękna bez kompromisów, jeśli chodzi o jakość. Stawiają na najczystsze i organiczne składniki, no i właśnie posiadają tutaj certyfikat organic oraz vegan, ponieważ też są wegańskie. Ja zdecydowałam się na linię Split Fix, która jest do włosów łamliwych, zniszczonych i ta linia ma odżywiać, nawilżać włosy, ale także tworzyć taką warstwę ochronną, która ma zapobiegać łamaniu się włosów. Są to produkty bez SLS-ów, bez parabenów, także naprawdę bardzo fajnie. No i mają też przepiękne opakowania. Tutaj mam szampon, odżywkę, ale oczywiście jest też maska do włosów. Bardzo fajna swoją drogą i w ogóle te produkty naprawdę mocno odżywiają włosy. Jeśli chodzi na przykład o odżywkę, to ja jej nie nakładam na całe włosy, tylko gdzieś odtąd w dół. Zostawiam na trochę i później bardzo dokładnie spłukuję. Ona ma naprawdę silne działanie nawilżające i jeśli dokładnie jej nie spłuczycie, to może być trochę taki efekt tłustych włosów, że trzeba ją dokładnie spłukać. Samo w przypadku maseczki też jest silnie odżywcza, nawilżająca. Wiadomo, zostawiamy troszeczkę na dłużej, natomiast też należy ją dokładnie spłukać. Jeśli chodzi o tą linię Split Fix, to mamy tutaj między innymi w składzie kofeinę, organiczną wodę kokosową, ekstrakt z jabłek, ekstrakt z jagód, mango, ziarna owsa, sól z morza martwego i naprawdę ten skład jest bogaty. I to, co też jest fajne, to to, że ten szampon ma taki zapach pomarańczowy, trochę taki brzoskwiniowy, na pewno owocowy, więc przyjemnie się go używa. I ostatnio właśnie bardzo lubiłam używać połączenia tych dwóch produktów, szamponu i odżywki, dlatego że moje włosy ostatnio były przesuszone, wiecie, takie lekkie sianko i potrzebowały konkretnego nawilżenia, odżywienia, też takiego scalenia końcówek. Tym właśnie fajnie sprawdza się linia Split Fix. Oprócz tego do testów dostałam jeszcze serum Grow Perfect oraz suchy szampon Refresh Powder i to, co jest fajne, słuchajcie, w tym suchym szamponie, to jest to, że on nie jest w aerozolu. Wstrząsamy i żeby wydobyć produkt, to nie naciskamy, tylko ściskamy bezpośrednio opakowanie. I wtedy wydobywa się produkt. To nieduża, fajna mgiełka, która pozwala też delikatnie unieść te włosy, więc jeśli na przykład chcecie po prostu zrobić sobie takie bardziej puszyste, nadać objętości włosom, to też można sobie takiego szamponu delikatnie użyć i naprawdę nie trzeba go dużo. Przy innych suchych szamponach miałam wrażenie, że muszę spryskać, wiecie, dokładnie kilka warstw. Tutaj wystarczy psiknąć dosłownie w kilku miejscach i już ten efekt jest satysfakcjonujący. Ja na co dzień staram się właśnie używać produktów, które moje włosy odżywią, nawilżą i do tego naprawdę świetnie sprawdza się ta linia. Mają oczywiście też inne, także jeśli szukacie czegoś dla siebie, to zerknijcie u nich na stronie. Mam też dla Was kod rabatowy, minus 20% na wszystkie produkty na stronie Herlast, kodem ALICE20 od 6 do 13 grudnia. Także wszystkie informacje oraz link do strony zostawiam Wam w opisie pod filmem. Warto zerknąć, bo naprawdę są to ciekawe produkty i chętnie przetestuję później też inne linie. Ta sprawdziła mi się naprawdę bardzo fajnie. A teraz dopijam kawę i za chwilę muszę wychodzić, dlatego że dzisiaj są w bibliotece kody Legimi. Co prawda my dopiero co na koniec miesiąca aktywowaliśmy poprzednie kody i one są ważne prawie do końca grudnia, ale powiem Wam, że tak się trochę obawiam, że w połowie miesiąca na ten drugi rzut, dwa razy w miesiącu te kody w bibliotece są rozdawane, trochę się obawiam, że na ten drugi termin przed świętami może przyjść więcej osób i że tych kodów po prostu nie będzie, więc stwierdziłam, że idę
idę od rana, o 9 otwiera się biblioteka i mam nadzieję, że uda się kody dostać, bo musicie aktywować w tym miesiącu, w którym pobieracie kod z biblioteki. Także niby jeszcze na cały miesiąc mam abonament z poprzedniego kodu, ale że 2 razy w miesiącu te kody są wydawane i nie wiem, jak to będzie właśnie przed świętami, to stwierdziłam, że pójdę dzisiaj i spróbuję ten kod już zdobyć, będzie sobie czekał i potem jak nam się skończy tego 29 grudnia, to sobie aktywujemy i już będziemy mieć na kolejny miesiąc. Tak tylko przypominam, w różnych miastach różnie to działa. Jeśli jesteście zainteresowani tematem, to najlepiej sobie wpisać w Google na przykład kody Legimi, nie wiem, Gdańsk, Kraków, wasze miasto. I zwykle są takie regulaminy, gdzie jest wypisane, kiedy te kody są wydawane, w jakich filiach biblioteki w danym mieście, no i jakie tam są zasady. I później też musicie aktywować to na stronie Legimi dedykowanej danej filii bibliotecznej, czy po prostu dla danego miasta, bo ja próbowałam raz wpisać kod i mówię, nie działa, mam nieprawidłowy, a się okazało, że ja wpisywałam na ogólnej stronie Legimi, a nie dedykowanej bibliotece w Gdańsku, więc tak daję znać, może jeszcze będziecie chcieli skorzystać, to może znajdziecie sobie kolejny termin w tym miesiącu u was w mieście. Naprawdę polecam, możecie sobie słuchać audiobooków na telefonie, czytać książki, też w sumie można na telefonie, no ale na czytniku, jeśli macie, no jest to za darmo, więc można sobie czytać przez miesiąc, czy słuchać książki, więc myślę, że fajna sprawa. Także dopijam kawę i zaraz lecę, a później w ogóle jeszcze mam paznokcie. No dobrze, słuchajcie, udało mi się zdobyć kody. Wróciłam do domu zostawić te małe zakupy z Lidla i po samochód jadę na paznokcie, więc później wam opowiem, co tam w ogóle było, ale kody są. Ostatnie, ale to stało. No dobrze, wróciłam do domu. Kupiłam, jak widzieliście, zapas tych herbatek zimowy sekret. Zimowy sekret? Tak, myślałam, że to jest zimowy ogród. Zimowy sekret. Już mi została, dosłownie. Kupiłam całe opakowanie, zostały 2 ostatnie sztuki. Była przepyszna. Polecam, jeśli gdzieś dorwiecie. Patrzyłam wszędzie, w każdym Lidlu, Biedronce, Auchan, nigdzie nie było. Dopiero udało mi się dostać w tym Lidlu, w którym kupiłam to opakowanie przy Grunwaldzkiej. Właśnie jak dzisiaj szłam z biblioteki i wtedy też chyba kupowałam, jak szłam z biblioteki. Bardzo dobra herbatka zimowa i zrobiłam zapas, no bo jakby wiecie, nie tylko na grudzień, ale też później na styczeń, no po prostu na zimę. Mam tych herbat teraz pełno, więc już na razie nic nie kupuję, ale te chciałam mieć po prostu w zapasie, także jedno opakowanie sobie tutaj zostawię w szufladzie, bo tutaj już te ostatnie to może i nawet dzisiaj wypiję, a to sobie schowam w biurze, mamy taką jedną półkę, gdzie właśnie takie suche produkty trzymamy na zapas, bo tutaj w kuchni już jest mało miejsca, więc zaraz to wyniosę, ale polecam wam serdecznie. Widziałam, że jest gdzieś tam online w internecie, ale wiecie, jak ta herbata kosztuje, nie wiem, 5-6 zł, a przesyłka kosztuje też z 9 czy 10 zł, no to żeby to się opłacało, to wypadałoby kupić kilka opakowań, więc w sumie fajnie, że udało się ją dorwać w tym Lidlu. Tak właśnie coś mnie podkusiło, wchodziłam po pieczywo, bo dzisiaj rano nam się już skończyło i mówię, zobaczę, czy tutaj jest ta herbata, bo w sumie tutaj ją kupiłam. I jest naprawdę smaczna herbatka, taka właśnie zimowa. Tu jest napisane owocowo-ziołowa o smaku cytrusowym, ale
czuć w niej takie właśnie nuty lekko pomarańczowo, malinowo, imbirkowe, cynamon, także polecam serdecznie spróbować. I przyszła też tutaj do mnie paczka z H&M, więc może Wam pokażę, co tutaj jest. A jeszcze zanim paczka, no to pokażę Wam paznokcie, bo w sumie Wam nie pokazałam. Zdecydowałam się na takie świąteczne paznokcie. Czerwony lakier to Semilak Spicy Salsa 181, jeśli dobrze zapamiętałam. A tutaj baza Dark Pro Base kolor 23. I taki prezencik tutaj na paznokciu. Miały być zwykłe, bez brokatu, ale potem stwierdziłam, że w sumie czemu nie? Raz w roku takie czerwone, brokatowe można sobie zrobić. Więc tak, taki mini prezencik na paznokciach. No i jeśli chodzi o paczuszkę, w ogóle długo szła, znaczy wiecie, niedługo, ale zwykle idą szybciej. Mam wrażenie, że po prostu po tym Black Friday jest to wszystko opóźnione. I jeśli chodzi o moje zamówienie. Pierwsza rzecz, to wzięłam sobie kapcie. To są bardzo podobne kapcie do tych, które mam z Oysho, ale te moje z Oysho są tutaj bardzo twarde. W sensie wygodnie się w nich chodzi, ale jak komuś nadepnięcie na stopę, no to dramat. A te są takie z takiego miękkiego tutaj. No i stwierdziłam, że może kupię sobie właśnie nową parę. Ostatnio widziałam je stacjonarnie, ale nie było rozmiaru. Tutaj właśnie wzięłam 37, były tylko większe, także wzięłam kapcie. Wzięłam też kosmetyczkę taką miśkową. Co prawda to było opisane, słuchajcie, jako torebka do przewijania, coś z kategorii wiecie, dla dzieci. Była taka i jeszcze w jakimś innym wzorze, ale stwierdziłam, że może taka pod wyjazdy kosmetyczka będzie fajna. Zobaczymy zaraz, czy to nie jest za duże, bo tak potem właśnie zwątpiłam. Najwyżej zwrócę. Wzięłam jeszcze takie kokardy. Ja też patrzyłam, czy są stacjonarnie. Ostatnio niestety nie było. Tutaj jest taka kokarda czerwona, to jest w formie takiej spinki do włosów. I zielona, ale już widzę, że ta zielona jest strasznie duża. Ja nie mam aż tylu włosów, żeby to dobrze wyglądało przy takich wielkich kokardach. I to też jest w formie spinki, więc to chyba od razu włożę do pudełka, raczej do odesłania. Tutaj mam jeszcze zwykłą taką bawełnianą koszulkę z długim rękawem. Już Wam kiedyś mówiłam, że ja właściwie wszystko, co mam z długim rękawem, to są bluzy i swetry. Takie koszulki, to wszystkie z krótkim rękawkiem, a z długim niestety miałam bardzo mało, więc ostatnio uzupełniam takie swoje zapasy o właśnie bawełniane koszulki, żebym mogła też czasami pod sweter założyć, bo jak jest na minusie bardzo zimno, no to tylko sweter nie wystarcza. Także wzięłam też jakąś taką z długim rękawem, zwykłą, białą, a też takie, które miałam już, były mocno sprane i poszły po prostu do śmieci, bo już się nawet nie nadawały do sprzedania. Co to jest? To ja, słuchajcie, już nie pamiętam. Idę po nożyczki. A dobra, ja już wiem, co tutaj jest. Tutaj jest, słuchajcie, taka czacka na biżuterię, na jakieś drobiazgi i w fajnym takim kształcie serduszka jakby. Była w ładnym kolorze, takim beżowo-brązowym, ale niestety dużo większa i w tym kształcie był tylko taki biały kolor. No, wygląda całkiem fajnie. Zastanowię się jeszcze, czy zostawić. No i właśnie, ta kosmetyczka. Może jeszcze zobaczę, jak to. Ej, no fajna taka miśkowa. W środku taka delikatna przegródka. No jest większa niż zwykle moje kosmetyczki. Ale tak sobie pomyślałam, że może byłaby fajna. No nie wiem, zastanowię się. Słuchajcie, na pewno zostanie ta bluzeczka, jeśli będzie dobra oczywiście. Kapcie i ta czerwona spineczka z kokardą raczej też. Ta zielona do odesłania. No jest po prostu za duża. Nie wiem, nie sprawdziłam wymiarów. Także zobaczę jeszcze, co z tą kosmetyczką i co z tym. Linkuję Wam te rzeczy, jeśli ktoś by był zainteresowany, no to linki macie na dole. Ubieramy się na jarmark. Ja się ubieram warstwowo. Chyba zmienię sobie też tą bluzę na może jakiś świąteczny sweter, ale pod spodnie założyłam już takie rajstopy cieplejsze. Wiadomo, na jarmarku trochę będziemy tam stać, a jednak dzisiaj jest zimno. Pokazuje mi aktualnie minus 4. Później minus 5, więc wiecie, w takiej temperaturze postać pół godziny to już się robi chłodno. Jest 17:17, proszę bardzo. Więc niedługo wychodzimy, mamy SKM-kę chyba 34 po. Nie bierzemy samochodu, bo tam bez sensu szukać, kiedy jest jarmark, więc po prostu jedziemy SKM-ką i wiecie, nie będzie trzeba się martwić. Rok temu pojechaliśmy raz na jarmark, chyba to było rok temu.
Nie znaleźliśmy miejsca nigdzie. Galeria była chyba pełna, dookoła też zero miejsc, więc w tym roku nie popełniamy tego błędu, ale ubieramy się ciepło, także trzeba się przygotować. I ja zakładam też tą moją koszulkę z Uniqlo, którą kupiłam w Londynie. To była ta seria Heattech, która ma dawać więcej ciepła. Jest to jakaś specjalna technologia. W każdym razie jest to taka właśnie specjalna linia, idealna na zimno, więc to założę sobie po prostu, jakby na to założę sweter. Oczywiście czapka, szalik, więc mam nadzieję, że jakoś bardzo nie zmarznę. No wiecie, trochę możliwe, ale mam nadzieję, że to pomoże i że będzie przyjemniej. I chyba założę ten sweterek. Wydaje, że to będzie dobre, chyba że, no nie wiem, ale na jarmark chyba tak fajnie świąteczny sweterek założyć. Słuchajcie, jestem przygotowana. Koszulka z długim rękawem pod spodem, rajstopy, grube skarpetki, czapkę mam. Pisaliście mi, jak uratować tamtą, poprzednią. Może to się uda, zobaczymy. Jutro się postanowiłam tym zająć, jutro albo pojutrze, także zobaczymy, czy się uda ją uratować. Finalna stylówka. Wzięłam jednak ten kożuszek, bo jest grubszy niż ten mój płaszczyk. Do tego oczywiście czapka, szalik, buciki, skarpetki wystają, ale Kuba mówi, że to spoko nawet wygląda w sumie. I tak, gotowi, idziemy, jeszcze przy okazji wyrzucimy śmieci i spokojnie dojdziemy. Przed chwilą patrzyliśmy właśnie na te SKM-ki. Jedna jest niby za chwilę, ale już byśmy nie zdążyli. Więc tak, sweterek jest, ale pewnie właśnie zaraz się zapnę, więc jeszcze znosimy drabinę i te wszystkie opakowania po bombkach, bo tu stoi cały czas w przedpokoju, więc najwyższa pora powynosić. Słuchajcie, wszystko już dookoła obeszliśmy. Ja piję grzane wino, białe. Jest jedna budka, gdzie jest najtaniej, za 15 zł. Kuba przed chwilą zjadł już, ja próbowałam, jak to się nazywa? No taki chlebek ze smalcem. Pajda ze smalcem. Pajda ze smalcem.
Za 12, tak? 12 złotych i z ogórkiem. No taka solidna kromeczka, chlebek bardzo ładny, nie taki jakiś, wiecie, najtańszy z marketu, tylko taki ładny, gruba taka pajda. No i tak sobie chodzimy, myślę, że jeszcze pójdziemy na tą tkacką, bo obok jeszcze na tkackiej jest kilka tam stoisk. I na koniec zostanie nam tylko rękodzieło, ale wiecie, chcieliśmy tutaj przejść jedzenie. No ja tylko patrzyłam w sumie na te pistacjonki, czyli nie cynamonki, tylko pistacjonki. I jeszcze patrzyliśmy na langosze. Chyba pani ma, więc popularne. Tylko nie wiem, czy ja mam ochotę ją po prostu teraz jeść, czy na wynos sobie do domu kupić. Bo widzieliśmy na kanale Macieja właśnie te pistacjonki. I no langosze u kogo? Księżulo. Ja tutaj tak nie oglądam, Kuba włącza. Więc tak, podobno po tym filmie na YouTubie były straszne kolejki tutaj do tego stoiska z langoszami. Ale nie wiem, co nam jeszcze wpadnie tutaj, żeby zjeść. Ja może takie mini naleśniczki. No i w sumie nie wiem, czy coś jeszcze chcę. Przed nami karuzela. Za nami dom Świętego Mikołaja. Tam chyba na ten VR można iść. No i tak, sobie stoimy. Marzniemy. Marzniemy? Znaczy mi jest ogólnie ciepło, tylko w ręce zimno, bo nie mam rękawiczek, ale w końcu sobie kupię. Będzie dobrze. Jesteśmy niecałą godzinkę, więc myślę, że fajnie. Jeszcze tam pójdziemy. Może potem wrócimy tutaj i będziemy się kierować na to rękodzieło. Także jeszcze trochę wam tu pokażemy. Jak jest? Zimno. Zimno. Fajnie jest! Przyjeżdżajcie tutaj do Gdańska na jarmark. Jest tu fajnie. W tygodniu jest przyjemnie, bo jest mniej ludzi. Da się tutaj wszędzie przejść. Ja wiadomo, że widać ludzi, wszędzie są ludzie, ale wiecie, tutaj normalnie można sobie chodzić, nie trzeba się przyciskać. A w weekendy, no to wiadomo, jest troszeczkę gorzej. In December rain, they play my favorite song. I see a snowflake melt on it there. I'm awful cold and longing for the holiday. Counting days until you're here. I've been waiting this whole year. Dear Christmas, Christmas, Christmas night. I know you may suffer light, but together we're alright. You know we're ready for Christmas. Pick all the presents up for you. Decorate the fireplace for two. I keep waiting all night, wish upon a starlight, starlight. I sleep under the mistletoe. No dobrze, kochani, wróciliśmy z jarmarku, zmarznięci. Nie miałam rękawiczek, no bo mówiłam wam, że muszę sobie jakieś kupić, więc najzimniej było mi w dłoni, ale też co chwilę wyciągałam telefon, aparat, więc mnie by pewnie rękawiczki wkurzały w tym wypadku. Natomiast jeśli chodzi o jarmark, to ja jestem jak zwykle pozytywnie zaskoczona. Mi się zawsze tutaj w Gdańsku podoba. Było przyjemnie, nie było za dużo ludzi. Dało się, wiecie, spokojnie zamówić, nie było jakichś wielkich kolejek. Obeszliśmy sobie po prostu cały jarmark dookoła stoiska, zobaczyć co jest, za ile, gdzie chcemy ewentualnie wrócić. Więc zrobiliśmy sobie takie kółeczko. I później właśnie każdy sobie, wiecie, poszedł do stoiska. Zapomnieliśmy wrócić po pistacjonki, tak? Było takie stoisko, gdzie były chyba zwykłe cynamonki, pistacjonki i coś jeszcze tam było. Już nie wiem co. A, jakieś malinowe jeszcze. Jest taki plan, żeby to następnym razem spróbować albo kupić, bo myślałam, żeby właśnie kupić na wynos, bo nie chciałam jeść tam na miejscu, jakoś nie miałam za bardzo ochoty, ale chciałabym ogólnie to spróbować. Także może następnym razem. A ty jak oceniasz dzisiejszy jarmark? Przyjemnie było? Przyjemnie. Przyjemnie, nie było za dużo ludzi. Nie, ludzi nie, zimno było. No tak, to prawda, zimno było. A langosza? Nie ustawiajcie się w poprzek drogi w kolejkach. No, tam wszyscy się poustawiali w poprzek drogi i tak aż głupio było stanąć, bo potem wy zagradzalibyście całą, wiecie,
żeby ludzie by po prostu nie mogli tam przechodzić. No i faktycznie trochę już ludzi było. No ale to możemy następnym razem, jak mamy się umówić tam też w jarmarku. Już są plany, żeby pójść właśnie przed świętami. Także wiemy już po prostu, gdzie podejść. Jeśli chodzi o ceny, to tak naprawdę są różne. Myślę, że jak na każdym jarmarku, warto sobie po prostu właśnie obejść, porównać co, gdzie, ile kosztuje. Winko grzane, ja akurat patrzyłam na białe, było tak za 15, gdzie niegdzie za 18, za 20 złotych, było chyba też gdzieś za 22, ale były też czasami, wiecie, jakieś takie różne rodzaje. To za 15 było bardzo dobre, także jeżeli nie lubicie przepłacać, to polecam. I tak myślę, że z innymi rzeczami też jest. No ty sobie zamówiłeś ten chlebek ze smalcem 12, co też myślę, że jest spoko w miarę ceną, myślałam, że jakoś więcej. I jeszcze co, osypka tego małego serek taki. No więc nie wydaliśmy, słuchajcie, kupy pieniędzy, bombki nie kupiłam, więc może następnym razem podejdę i bardziej się przyjrzę, bo to już było na koniec. Ogólnie byliśmy ponad godzinkę. Patrzyłam, że po 18 tam dojechaliśmy, 18.20 gdzieś doszliśmy na jarmark i 19.30 byliśmy już gdzieś przy ostatnich stoiskach, 30 coś, niech patrzyłam na zdjęcia. Jeszcze weszliśmy do forum, kurczę, lampeczki zabierają ostrość, znika tam z tyłu. Weszliśmy jeszcze na chwilę zobaczyć winyle, popatrzeć sobie na płyty i 20.30 mieliśmy SKM-kę powrotną, więc słuchajcie, jest chwilę po 9, bo o 9 równo weszliśmy do domu. I już popołudnie minęło, ale było naprawdę fajnie, cieszę się, że poszliśmy w tygodniu. Jeśli macie taką możliwość, to ja bym polecała jednak właśnie w tygodniu sobie po południu wybrać się, jak już jest ciemno, nie ma tłumów i myślę, że fajnie można spędzić czas i porobić sobie zdjęcia i tak dalej. Nie ma też za dużych kolejek, jest po prostu przyjemnie. No jak nie ma wyjścia, no to wiadomo, trzeba iść w weekend, ale jeśli możecie, to ja polecam spróbować gdzieś w tygodniu sobie wcisnąć, niekoniecznie na tym jarmarku, nawet gdzieś u Was. I tak słuchajcie, kalendarze czas otworzyć, bo jeszcze dzisiaj nie otwierałam. Zrobiłam sobie herbatę. Dzisiaj jest sencha, imbir i cytryna, także też myślę, że fajna herbatka. No i teraz kalendarze numer 5, czy ja dobrze patrzę? Cukierek, tym razem czerwony, Bodzio tak zwany, The Body Shop. Ogromny jest ten kalendarz. Numer 5, tu nie ma. Na dole też nie ma. Jakiś duży, ale lekkie. Co tutaj jest? Maseczka jakaś? Nie, myjka. Tak, tym razem myjka. Tutaj nie ma za dużo takich wypełniaczy, powiem Wam szczerze, w tym kalendarzu jest chyba myjka i pędzel, który, tak mi się wydaje, że jest w tym pędzelek, ale mogę się mylić, którym by mi się przydał w sumie do maseczek, bo teraz używam od rozświetlacza. No taka myjka też się może przydać, nie żebym jakoś bardzo używała, ale jest. No tak jak mówię, w tym kalendarzu akurat na szczęście nie ma za dużo takich zapychaczy, ale wiadomo, że w niektórych kalendarzach to niestety często jest większość okienek, także wybaczamy. Gdzie jest? O, myślałam, że się zgubiło. Mamy tutaj piękną dekorację. Czy ja to teraz dobrze zamykam? Tak. Więc tak, czekoladka jest, herbatka zaparzona, jeszcze coś obejrzymy i pewnie niedługo będziemy zbierać się, słuchajcie, do spania. Trzeba się wykąpać, coś poczytać jeszcze i rozsądnie pójść spać, żeby się wyspać, no bo 6.40 w tygodniu mamy budzik. Jak widzicie, ja zawinięta w szlafrok, grzeję się po tym jarmarku. Było chyba minus 6 stopni w końcu, więc nawet jak się ciepło ubierze, to jak się chodzi ponad godzinę, no to idzie zmarznąć. Ale bardzo się cieszę, było naprawdę przyjemnie, można było poczuć ten świąteczny klimat. Niestety łoś Lucek się nie odezwał. Akurat jak byliśmy, to nic nie mówił. Nie wiem, czy był wyłączony, czy tak trafiliśmy, że akurat nic nie mówił, ale zwykle ten łoś tam nad domkiem się odzywa i różne rzeczy opowiada. Ale tak, jarmark bardzo fajny. Polecam odwiedzić jarmark w Gdańsku, jeśli będziecie albo macie blisko, to moim zdaniem warto się wybrać. Były też te piękne kubeczki jarmarkowe, co roku na nie patrzę, ale już mam tyle kubków świątecznych i też tych ze Starbucksa, które zbieramy, że no musiałam się powstrzymać. Zresztą w zeszłym roku kupiłam kubek na jarmarku, tylko nie ten właśnie jarmarkowy, tylko z kamieniczkami z Gdańska na tym stoisku, gdzie właśnie oglądałam te bombki, kamieniczki i ten kubeczek jest przepiękny. Też mam go tutaj w szafce cały rok. I tak słuchajcie, idę zmyć makijaż
i niedługo do spania, bo jest już późno, jest już 11, więc pora na nas, jeszcze dopijam resztę herbaty i czas spać. Już chyba nie będziemy nic czytać, tylko właśnie prosto do spania, więc co, będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że podobały Wam się takie przebitki. Starałam się też Wam na niektórych stoiskach pokazać przykładowe ceny, co ile kosztuje. No wiadomo, nie w każdym, ale tam, gdzie gdzieś tam przechodziliśmy obok, no to troszeczkę nagrałam. No i tak, może jeszcze w tym miesiącu raz tam będziemy, to jeszcze coś Wam pokażę. A tymczasem żegnam się z Wami, zostawcie kciuka w górę, jeśli ten vlog Wam się podobał, subskrybujcie, żeby być na bieżąco i włączcie sobie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia. Widzimy się oczywiście już niedługo w kolejnym vlogmasie, także do zobaczenia, buziaki, pa!